brud, co w mej duszy siedzi. Postanawiam tak niemodnie, idę dzisiaj do spowiedzi. Księdzu grzechy dziś wyznaję, w imię Ojca oraz Syna. Nic świadomie nie zataję, bardzo wielka moja wina. Bo po pierwsze w sprawie Bogu toczę życie w kształt mamony, a po drugie rzadko mawię, niech Bóg będzie uwielbiony. Gdy zaś idzie o niedzielę, na zakupy czasem chodzę, gdy o przykazanie czwarte z posłuszeństwem nie po drodze. Zaś w temacie nie zabijaj, to lojalnie księdzu powiem, że choć noża nie użyłam, nieraz zabiłam słowa. Teraz szóste przykazanie, przyznam trochę nieostrożnie, że gdy widzę ciemne oczy, myśli na mnie zbyt pobożnie. Zaś po siódme te nie kradnie, to tak na następny raz. Za swe braki proponuję, by bliźniemu oddać czas. W sprawie obmów, plotek, kłamstw, przykazania już ósmego, to zbyt często mi się zdarza liczyć głupstwa bliźniego swego. Żony czyjeś nie pożądam, to już numer jest dziewiąty, by się dobrze wyspowiadać, przyjrzę w głowie wszystkie kąty. Więc w temacie pożądania proszę nie patrzeć na mnie krzywo. Mimo wad oraz słabości afektywność mam właściwą. Gdy zaś idzie o inne grzechy, zazdrość ludzkich majętności, dziesiąte zazdroszczę biednym ich życiowej mądrości. Więcej grzechów nie pamiętam, ale bardzo żałuję. Obiecuję się poprawić, by cię dobrą wszechmiłuję. Teraz proszę o pokutę, udzielenie rozgrzeszenia na religii. Wiara wystarcza do odkupienia.